Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powiem szczerze, że no niezbyt miła niespodzianka. Już zaraz opowiem, o co chodzi, chyba że też no, w sumie przeczytaliście tytuł, także też się domyślacie. Chciałam się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o tą całą pandemię i oczywiście o samego COVID-a. Ja już nie będę mówić o jakichś teoriach spiskowych, to czy rzeczywiście w to wierzę, czy nie. Na pewno jest jakaś mutacja wirusa, przez co ludzie tracą smak i węch, bo rzeczywiście wiele osób z mojego otoczenia miały takie objawy jak przeziębienie, ale dodatkowo właśnie bardzo duże bóle mięśni, utrata węchu i smaku. W związku z tym no, taki nietypowy wirus, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o jakiś gryp, zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli, no to wszystko gdzieś tam wiązało się z połamaniem, kaszlem, katarem, gorączką. A tutaj tak naprawdę gorączka jest najmniejszym problemem, a natomiast największym jest to, że ludzie tracą ten węch i smak i ten po prostu kaszel jest tak duszący, że uniemożliwia im normalne funkcjonowanie, również przeszkadza w nocy spać. Ja nie miałam już dawno temu nakręcić odcinek o tym, jak pierwszy raz byłam. W sumie to raz byłam tylko, a nie pierwszy, ale dlaczego pierwszy? Bo zaraz będzie drugi. Natomiast byłam kiedyś właśnie na wykonaniu takiego testu w przychodni, w szpitalu. Skierował mnie tam lekarz po konsultacji, jak powiedziałam, że jestem przeziębiona, bo rzeczywiście czułam się taka przeziębiona, ale nie do końca może połamana. Było to dokładnie, kochani, bo mam taką kartę wypisu ze szpitala 20 lipca 2020 roku, czyli tak naprawdę prawie już rok temu. I powiem Wam, że wtedy właśnie czułam się typowo na przeziębienie, gdzieś delikatnie tam bolało mnie gardło. Kataru już bardzo dawno nie miałam, także raczej tam nie miałam objawów katarowych, bynajmniej to było tak dawno, że nie pamiętam. Natomiast tu w tym opisie jest napisane, że pacjentka w wieku takim i takim z powodu przeziębienia w cudzysłowiu przez 3 dni w zeszłym tygodniu gorączka do 38 stopni, bo ja miałam właśnie takie stany podgorączkowe, tam 37, no bo to nie można nazwać tego gorączką, kaszel suchy wieczorami, bezduszności, wyjazdy zagraniczne neguje, kontakt z osobami z podejrzeniem lub chorymi na COVID-19 również neguje, leków na stałe tam nie przyjmuje, alergie, jakieś tam inne rzeczy. I generalnie to było właśnie 20 lipca 2020 roku. Lekarz mnie skierował po konsultacji telefonicznej, nie przepisał mi żadnych leków, tylko skierował mnie na test, bo to akurat trafiłam na taką panią doktor, która no po prostu miała paranoję na punkcie COVID-a. Od razu na test powiedział, że ona już mnie zgłasza do sanepidu, ona wszystkich już wysyła, jak ktokolwiek ma objawy, ona wszystkich wysyła w ogóle do sanepidu i na testy. Ja też mam się zgłosić, bo jak nie, to przyjedzie po prostu tutaj do mnie sanepid do domu. No ja w związku z tym, że mieszkam na osiedlu takim dość niedużym, gdzie no mijając się z tymi ludźmi, no to się jednak gdzieś tam znamy z widzenia. No, nie chciałam tej całej szopki, żeby tutaj po prostu przyjeżdżała jakaś może karetka ufolutki jakieś tam w tych swoich kombinezonach, czy może sanepid i za chwilę będą mnie tutaj wyciągać albo robić jakieś inne sytuacje. Poza tym no też miałam osoby w domu, no, którym no, nie chciałam sprawiać takich tutaj komplikacji, czy nawet partnerowi, żeby był objęty kwarantanną, nie mógł iść do pracy, więc stwierdziłam, że ja na ten test pojadę. Wiecie, 20 lipca, czyli lato, natomiast wtedy pogoda nie dopisywała, padał deszcz. Pojechałam do tej przychodni przyszpitalnej. Okazało się, że trzeba było czekać pod taką wiatą, która z każdej strony po prostu takie, to była wiata na przyjazd karetek i po prostu z dwóch stron były jakby takie drzwi i po środku. I to wszystko było pootwierane, tam było zimno, wiało, padał deszcz, więc generalnie bardziej przeziębiłabym się tam, bo czekałam kilka godzin, chyba około 6 z tego co kojarzę. Chyba tu nie mam napisane, o której data wypisu, data przyjęcia. No niby według tego około 4 godzin, ale wydaje mi się, że to no, w każdym razie długo czekam, na pewno kilka godzin, 4, 5, 6 godzin. No teraz już nie pamiętam, bo to jednak było dawno temu. I właśnie stwierdziłam, że bardziej to ja się przeziębię tam czekając. I wyobraźcie sobie, że jak po prostu tam poszłam, oczywiście na początku, kiedy weszłam na plac tego szpitala,
W dyżurce siedział jakiś pan i dwóch żołnierzy w młodym dość wieku i zapytali mnie, w jakim celu przyszłam do szpitala, więc powiedziałam, że po prostu miałam się zgłosić na zrobienie testów, bo akurat w tym szpitalu robili w mojej okolicy, więc zostałam wpuszczona. Okazało się, że nikogo tam nie było, były tam trzy pary drzwi, do każdych dzwoniłam, nikt nie wychodził, no i po jakimś czasie zobaczyłam, że idzie pani pielęgniarka, bo w jednym tym pokoju też widziałam, że już przyszła jakaś pani sprzątaczka, która tam dezynfekowała wszystko, czyli już stwierdziłam, że jednak chyba jestem w dobrym miejscu. Natomiast widziałam, że idzie gdzieś tam pani pielęgniarka, z racji tego, że nikt do mnie nie wyszedł, no to pozwoliłam sobie ją zapytać, czy ktoś do mnie wyjdzie, bo ja tutaj w sprawie właśnie badania, nikogo nie było tam, więc no, stwierdziłam, że szybko pójdzie. No to pani bardzo niemile mi odpowiedziała, że chwilę trzeba poczekać, pokój jest dezynfekowany. No przepraszam, no, ale nie wiedziałam, czy mam czekać, czy mam nie czekać. No zadzwoniłam tym dzwonkiem, który tam był, nikogo nie było, byłam tam sama. No fajnie, jakby ktoś wyszedł, mnie poinformował, no ale oczywiście wszyscy wielce utrapieni, bo muszą pracować. No i pani tak niemiło mnie poinformowała. Później wyszła jeszcze raz, ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, co mam robić. Wyszła jeszcze raz, poinformowała mnie, że mam wypełnić ankietę. I teraz uwaga, niby wielki, śmiertelny wirus, tak? Robimy badania, w ogóle tam w międzyczasie widziałam, jak ozonują karetki, widziałam tych wszystkich w kombinezonach, kilka, nagle tam też, no, podczas tych kilku godzin, które tam spędziłam, to pojawiali się ludzie, którym rzeczywiście wychodziły te testy pozytywne, gdzieś tam ze szpitala wychodzili, ludzie w kombinezonach zabrali ich do karetek, gdzieś tam wywozili, prawdopodobnie do szpitala zakaźnego na hospitalizację. Natomiast w ogóle najśmieszniejsze jest to, że pani kazała mi wypełnić ankietę. Kartki takie pojedyncze leżały na stoliku właśnie pod tą wiatą. Leżał tam też długopis. Nie było w ogóle na tym terenie żadnego płynu do dezynfekcji. Nie wiem, czy oni myśleli, że każdy z nas już, to są takie czasy, to było raptem no, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 4 miesiące po ogłoszeniu tego całego wirusa w Polsce i nagle myślą, że każdy z nas co raptem nosi płyn do dezynfekcji czy parę rękawiczek. No, nie bardzo wiedziałam, o co im dokładnie chodzi, natomiast tam nie było w ogóle płynu do dezynfekcji pod tą wiatą. Leżał jakiś w ogóle długopis, leżały te kartki, no i sobie pomyślałam, no przepraszam bardzo, jakie mam teraz tam, jakie mam to w ogóle dotknąć i podpisać, skoro przyszłam tutaj na test, że komu się mówi, że to jest takie zaraźliwe, że może się przenosić na wszystkie, ma tam po prostu rzucone kartki, rzucony długopis, czyli tak naprawdę jedno zaprzeczało drugiemu, no abstrakcja, jak wiecie, przez ten rok naprawdę widzieliśmy różne rzeczy i to właśnie była jedna z nich, totalna abstrakcja, z jednej strony cię nie wpuszczają, bo dezynfekują pomieszczenie, musisz odczekać swoje, chociaż nie ma nikogo w kolejce, ktoś jest dla ciebie niemiły, a z drugiej strony leżą kartki, gdzie każdy mógł sobie po prostu w nich przebierać, czy zarażony, czy nie. I długopis do użytku dla wszystkich, a płynu do dezynfekcji dla osób przychodzących po prostu zero. W końcu gdzieś tam po prostu poprosiłam, już nie pamiętam o nowy długopis, w każdym razie jakoś tam wypełniłam, czy miałam swój, ale wypełniłam tą ankietę i wyciągnęłam, pamiętam, tą kartkę gdzieś tam spod spodu, swoim długopisem wypełniłam, dałam pani i pani, kiedy zobaczyła moje nazwisko, okazało się, że ma tak samo jak ja i nagle, słuchajcie, była dla mnie miła. Już nie było problemu z tym, że mam czekać, bo dezynfekcja, coś tam, po prostu nagle była miła, powiedziała, że zaraz mnie zaproszą, zaprosili mnie do tego pokoju, wykonali mi dwa testy. Jeden z krwi, pobrano mi krew, drugi bardzo głęboko wsadzono mi patyczek. Uwierzcie mi, jeżeli nie mieliście takiego testu na COVID, to bardzo nieprzyjemna sprawa. Ten patyk czułam, że gdzieś mi tam daleko wchodzi, miałam odruch wymiotny. Gardło po tym badaniu bolało mnie jeszcze kilkanaście dni. Uwierzcie mi, ja tam wszystko miałam podrażnione. Na dzień dzisiejszy dziękuję, że to nie było badanie z nosa, bo słyszałam, że jest o wiele gorsze, ale to nie jest wcale fake, że to badanie z gardła jest bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne. Oczywiście po tych kilku godzinach czekania w towarzystwie tych osób zarażonych i tych niezarażonych, patrzę, po prostu marznięcia tam w tym deszczu, w tej otwartej wiacie, ludzi oczywiście przybywało. W międzyczasie też właśnie przyjeżdżały karetki, odjeżdżały, były ozonowane, przychodzili ludzie w tych kombinezonach i w ogóle no, kilka godzin oglądania tego całego, za przeproszeniem, cyrku. Pani, kiedy wychodziła pielęgniarka na papierosa, bo akurat popielniczka stała niedaleko tej wiaty, wychodząc na papierosa informowała, że jeszcze troszkę muszę poczekać, jeszcze troszkę, nie ma jeszcze wyników. No i w końcu poproszono mnie do lekarza, który wypisał tę oto kartę odmowy przyjęcia do szpitala, który tak naprawdę w ogóle mnie nie zbadał, zapytał tylko, jak się czuję. I
w związku z tym, że po kilku godzinach okazało się, że oba testy, zarówno z krwi, jak i z wymazu, wyszły negatywne, bo ja wiedziałam, że wyjdą negatywne, bo po prostu nie czułam się na obłożnie chora, tylko po prostu na zwykłe przeziębienie. Wydaje mi się, że jednak człowiek takie rzeczy czuje. I tu właśnie mam, że CRP test i test PCR, tak? RT-PCR. A w badanym materiale nie wykryto wirusa SARS-CoV-2. I właśnie ciekawe jest, bo w tym wywiadzie mam napisane, że brzuch miękki, niebolesny, perystaleka zachowana, palpacyjne bez oporów patologicznych, wątroba śledziona, niewykluczona, objawy otrzewowo ujemne, objaw Goldmana obustronnie ujemny, objawy oponowo ujemne, bez sztywności karku. W ogóle jakieś takie informacje jakby z góry wrzucone w tę tutaj kartę odmowy przyjęcia do szpitala, ponieważ mnie pani doktor w ogóle nie badała. Była to pani doktor z tego, jak wydawało mi się, to chyba z Ukrainy. Zresztą tak, no wydaje mi się, że tak, albo z Ukrainy, no, już nie będę podawać tu imienia, nazwiska, w każdym razie nawet mówiła tak, jakby właśnie była z Ukrainy albo Rosji, bardziej z Ukrainy. No i właśnie po prostu bez żadnego badania dali mi tą kartę. Ja dopiero później doczytałam, że tu są w ogóle jakieś tam, że stan ogólny dobry, kontakt słowny, logiczny zachowany, obrzęków, sinicy nie stwierdza się, szmer pęcherzykowy, fizjologiczny, w ogóle nie wiem na jakiej podstawie te wszystkie informacje, skoro ja nie miałam żadnego badania, po prostu zapytałam mnie, jak się czuję, powiedziałam jedyne co to, rzeczywiście na początku przy robieniu tego testu zbadano mi ciśnienie i to tak na dobrą sprawę tyle. Także jeżeli chodzi o ten test, był ten wymaz z gardła rzeczywiście bardzo nieprzyjemny i to, co powiedziała mi wtedy pani pielęgniarka, która później już była oczywiście dla mnie miła, to żebym nie łapała ją za ręce, ponieważ ludzie mają taki odruch, że kiedy wkłada mi się ten patyk do gardła głęboko, bo to trzeba tak odchylić głowę, to że łapią za ręce, no i może ona wtedy bardziej coś nam uszkodzić, więc ja złapałam się za to oparcie i po prostu odchyliłam głowę. I tak jak mówię, przez kilkanaście dni bardzo, ale to bardzo bolało mnie gardło. I to jakby koniec tej historii z lipca, z ponad roku temu, kiedy miałam zrobiony ten test. No zobaczyłam, jak to wygląda tak naprawdę od środka. Dla mnie troszeczkę taki cyrk, takie show zrobione pod publikę, bo rzeczywiście by był tak śmiertelnie zaraźliwy wirus, no to przecież tam wszystko powinno być, no tak, wiecie, zachowana powinna być ta jednak dezynfekcja, ten płyn powinien tam stać, powinno być rzeczywiście te kartki gdzieś tam włożone albo osobno podawane osobom, które przychodzą, a nie rzucone gdzieś tam na stolik, długopis, wszyscy tam razem pod tą wiatą, zimno i w ogóle, no totalnie źle wspominam tą sytuację i wtedy tak sobie uzmysłowiłam, że chyba jednak to jest to troszkę takie teatralne show, nie do końca to jest tak, jak tutaj opisują w telewizji. No i cały ten rok też od marca zeszłego roku, kiedy ogłoszono ten pierwszy przypadek w Polsce, rzeczywiście, kiedy pozamykano te szkoły i kiedy cały czas dzieje się to wszystko, no pokazał mi, że no to nie jest chyba takie, jak to się w telewizji opisuje, jak to się wszystko medialnie nakręca. Oprócz tych skutków pandemii, które doświadczyłam poprzez wyrzucenie z pewnych miejsc i traktowanie ludzi czy bez maseczek, czy właśnie innych sytuacjach, co to już jest po prostu nagminne. Sami pewnie też również czytacie i oglądacie filmiki, także wiecie, co się dzieje. No ale w każdym razie, zamykając temat tego pierwszego testu, tak wyglądała ta sytuacja. I teraz słuchajcie, kilkanaście dni temu, tak na dobrą sprawę, osoby z mojego bliskiego otoczenia trafiły właśnie na kwarantannę. Znajoma, można powiedzieć, taka jest wersja, że z pracy po prostu przyniosła wirusa, bo u niej w pracy bardzo dużo osób po prostu miało podobne objawy. Przyjechał sanepid, okazało się, że no wielu osobom ten test rzeczywiście wyszedł pozytywny, w związku z tym 3/4, można powiedzieć, firmy poszła na kwarantannę. Ona mieszka z mężem, więc też również objęła ich kwarantanna, testy wyszły im pozytywne, chociaż akurat w tym przypadku tylko ona straciła węch i smak, a jej partner nie, mąż w sumie. I co najciekawsze, ona jest właśnie z mojego bliskiego otoczenia, w związku z tym też z innymi osobami, z którymi się widziała, okazało się, że też te osoby mają objawy, też jakby testy wychodzą im pozytywne. Zastanawiałam się z partnerem, czy my czasami też po prostu nie jesteśmy zakażeni, gdyż mnie też zaczęło tutaj w najbliższym czasie właśnie czułam się źle w ostatnich dniach. Gdzieś tam zaczyna mnie boleć gardło.
Właśnie teraz też czuję, że mnie boli. Co prawda zatoki gdzieś tam delikatnie mi jeden dzień bolały, ale przeszło, ale strasznie bolała mnie głowa. Nie mam póki co żadnych bóli mięśni. Nie miałam też stanu podgorączkowego, cały czas 36,8, natomiast mój partner już tą właśnie temperaturę 37-38 miał. No mieszkamy z dzieckiem, w dziecku też zmierzyłam temperaturę. Okazało się, że najwięcej miała tam 37 stopni, no ale ta głowa jednak była ciepła. Natomiast to akurat córka nie ma żadnych objawów, parter gdzieś tam czuł się troszeczkę słabiej wczoraj i dzisiaj. Gdzieś ten rzeczywiście stan podgorączkowy się utrzymywał. No, u mnie doszedł jeszcze właśnie ten ból gardła. No i postanowiliśmy, że kupimy testy i zobaczymy, jak one wyjdą. W związku z tym wczoraj partner zrobił sobie test. Tutaj został jeszcze jeden. Ja akurat go nie będę robić, bo to jest ten z nosa. Mam tutaj właśnie taki patyczek, żeby włożyć tam głęboko. To jest nawet pokazane, że bardzo głęboko trzeba, znaczy nie mam to pokazane, ale z opisów w internecie wynikało, że trzeba też równy się przechylić i bardzo głęboko, wiecie, tam wsadzić ten patyczek, żeby ten wymaz nosa zrobić. Ten patyczek następnie powinno się włożyć tutaj, zobaczcie, jest taki płyn, pomerdać tym w tym płynie, tym patyczkiem, a następnie ten płyn przelać na taki test. Tutaj jest test. I po 15 minutach tam wychodzi, czy jest się zakażonym, czy nie. I ten test pierwszy wyszedł mu negatywnie, właśnie ten wymaz z nosa. Także stwierdził, że zrobi sobie jeszcze jeden. Drugi test jest to test tego typu, kupiony przez internet na Allegro bodajże. Jakiś Joyspio, czy Joyspio, szczerze nie wiem nawet jak się to czyta. I ten już jest ze Shein robiony. Ten test zrobił sobie dzisiaj i również wyszedł negatywny, a rzekomo ma stan właśnie podgorączkowy, a też widział się właśnie z tymi osobami, które z naszego otoczenia te testy miały pozytywne. Ja też się z nimi widziałam, dlatego stwierdziłam, że no jednak mówi się, że w krótkim czasie, raczej w krótkiej odległości, jeżeli się przebywa więcej niż 15 minut, to już jest szansa na to, że człowiek się zarazi. No i rzeczywiście tak było, bo spędziliśmy gdzieś tam w tym gronie około 2 godzin. No i stwierdziłam, że skoro mam jakieś tam objawy, to właśnie nakręcę dla Was odcinek i zrobię sobie przy Was taki test, żeby właśnie na tym teście ze śliny zobaczyć, czy rzeczywiście ja również wyjdzie mi negatywny czy pozytywny, czy ja również mogłam się zarazić. No objawy mam bardziej takie jak na przeziębienie, ale z racji tego, że ja często wychodzę na balkon, czy jest zimno, czy ciepło, lubię tam sobie siedzieć, to mogło mnie po prostu przewiać. Też nie jestem osobą, która siedzi w domu. Maskę zakładam tylko tak naprawdę do sklepu i tylko dlatego, żeby po prostu ktoś na mnie nie krzyczał, bo nie chcę stwarzać tych wszystkich sytuacji, w których ja wchodzę, ktoś czuje się zagrożony i wiecie, zrobienie zakupów przeciągnie się w kilka godzin, przyjdzie policja, da mi mandat i w ogóle wszystko się rozwinie. Ja chcę po prostu wejść, wyjść, zrobić zakupy, natomiast na zewnątrz tej maseczki jednak nie noszę, nie idę nigdy w tłumie. Po to idę na spacer, żeby oddychać świeżym powietrzem, a nie się dusić w masce. W związku z tym, no akurat ja na zewnątrz maseczki nie noszę i akurat mam to gdzieś, za przeproszeniem, co kto myśli, czy to jest dobre, czy to jest złe. Natomiast tak jak mówię, no już ten rok tej całej sytuacji dał mi wiele do myślenia i ja mam swoje zdanie na ten temat. Natomiast zrobię ten test, aczkolwiek słyszałam, że testy generalnie po większości są zakłamane, tak, no robi się tym barkowi, rzekomo tam wychodzi i w ogóle, ale wiecie, no mój partner rzekomo miał ten stan podgorączkowy, też czuł się jakoś źle, miał styczność z tymi osobami o wiele większą styczność niż ja, bo ja tylko przez tam 2 godziny, on o wiele więcej i wyszły mu 2 testy negatywne i ja jestem po prostu ciekawa, czy mi wyjdzie pozytywny test. W związku z tym właśnie tylko sobie zrobię. Także słuchajcie, tu jest taka, nie wiem jak to nazwać, tutaj była instrukcja w ogóle do tego testu, nie? Jest napisane, że próbka płynu ustnego śliny musi być świeżo pobrana. Ok, zbierz próbki tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu objawów. No, czy te objawy to są naprawdę takie? Natychmiast przetestuj zebrane próbki, no żeby one gdzieś tam, prawda, nie leżały, że nie jeść ani nie pić przez godzinę. Ja nie jadłam, nie piłam już kilka godzin, także spokojnie. I tutaj jest właśnie, żeby przed pobraniem płynu ustnego rozluźnij policzki, delikatnie masuj je palcami przez 15-30 sekund. Zbiera się ślina.
Nie będę Wam pokazywać, jak pluję do tego pojemniczka, bo to już jest niefajne. Natomiast już w tym tutaj, nie wiem, czy to jest spluwaczka, czy coś, jest ta ślina. Mam tutaj taką pipetę do naprania tej śliny. Jest również, słuchajcie, preparat do... żeby tutaj po prostu potrząsnąć tą ślinę. No i mam też test. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj trzeba kilka kropel. Zaraz Wam powiem dokładnie ile. Przenieść 3 krople zebranego. Czyli tutaj 3 krople trzeba na ten test dać, żeby wyszedł wynik i poczekać 5 minut. Nie 5 minut, słuchajcie. 15 do 20 minut, żeby zobaczyć, czy ten test wyszedł negatywny. Wydaje mi się, że to i tak szybciej trochę wejdzie, także słuchajcie, ja sobie pozwolę tutaj po prostu to nabrać i zobaczymy. Co tutaj wyjdzie z tego testu? Powiem Wam szczerze, że nie do końca w to wierzę, ale dla samego fanu chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Chciałam to zrobić. Może uznacie, że to jest trochę nieracjonalne i w ogóle, ale co mi szkodzi? I tak już ten test mamy. Dwie kreski to jest, tutaj jest napisane, że dwie kreski pozytywne, jedna kreska C negatywne i jedna kreska T będzie błędna. No wyraźnie, powiem Wam, widać tylko jedną kreskę C. Także wychodzi na to, że mimo że miałam styczność z tymi osobami, mimo że gdzieś tam jakieś objawy u mnie są, to przez to, że test wykonałam domowym sposobem, może się okazać, że na przykład gdzieś wyszedłby pozytywny, a tutaj na teście takim, bo wiecie, różne chodzą teorie, że nie są zakłamane i w ogóle, ale gdzieś tam rzeczywiście boli mnie gardło, czuję się przeziębione, ale w tym momencie właśnie nie mam ani stanu podgorączkowego, jednak można by było oczywiście na siłę, jakbym może zadzwoniła do lekarza, to można by było to wrzucić, że o, ma Pani objawy koronawirusa, proszę iść na test, może chcieliby sobie gdzieś tam podbić statystyki, nie wiem. W każdym bądź razie każda osoba, która się udała na test z naszego otoczenia, ten państwowy do szpitala, wyszło, że ma tego wirusa, natomiast nam z tych testów domowych wychodzi, że my nie mamy. Czy to nie jest troszkę dziwne? No ale w każdym bądź razie węch, smak akurat ja mam, mój partner również, osoby z naszego otoczenia rzeczywiście tego smaku i węchu gdzieś tam nie miały. Co prawda nie wszystkie, bo niektórzy nie mieli, inni mieli. W związku z tym można stwierdzić, że no rzeczywiście może niektóre osoby przechodzą bardziej inaczej po prostu ten rodzaj wirusa, że mimo że się wykrywa, że są zarażeni koronawirusem, to jedni mają ten smak, drudzy nie. Nie wiem, od czego to szczerze mówiąc zależy. Nie jestem lekarzem, także nie będę się na ten temat wypowiadać. Także wiecie, styczność z tymi osobami co prawda miałam prawie 2 tygodnie temu, no i skoro mam jakieś tam objawy, w sensie, że boli mnie gardło, ale nie mam ani gorączki, także mogę uznać, że rzeczywiście się przeziębiłam. Test z tego co widać wyszedł negatywny, w związku z tym no, nie jestem zarażona koronawirusem. Aczkolwiek, no tak jak mówię, nie do końca też wierzę w te testy, czy one rzeczywiście mówią prawdę, czy nie, na jakiej zasadzie to wszystko działa. No ale sobie zrobiłam, chciałam zobaczyć, jak to wyjdzie. Mojemu partnerowi 2 wyszły negatywne, mi również wyszedł 1 negatywny, bo ja tego z nosa nie będę sobie robiła. Zrobiłam tylko ten ze śliny. W związku z tym, tak jak widzicie, nie wiem, może też organizm jest bardziej odporny mój, że mimo że miałam z tymi osobami styczność i wszyscy gdzieś tam się pochorowali, nas to jednak nie dotknęło. Może dlatego, że bardzo dużo bierzemy witamin różnego typu. Tak naprawdę cały rok jesteśmy na witaminie C, bierzemy witaminę D, jemy bardzo dużo cebuli, czosnku, gdzieś tam od kilku miesięcy jem bardzo dużo miodu. Być może te wszystkie czynniki plus spacery na świeżym powietrzu dają to, że ta odporność rośnie i rzeczywiście ten wirus po prostu nie atakuje. W każdym
każdym bądź razie wydaje mi się, że jeżeli już się złapie odporność, no to nie powinniśmy chorować. Natomiast no, nie jestem specjalistą, nie będę się wypowiadać na ten temat, aczkolwiek cieszę się, że już któryś raz miałam styczność z osobami, które rzeczywiście miały testy w szpitalach, wyszły, czy w przychodni wyszły te testy pozytywne, że mają koronawirusa. Miałam z nimi styczność, a jednak mnie to ominęło. Albo jestem już uodporniona, albo po prostu mój organizm jest tak silny, że walczy i nie dopuszcza do tego zakażenia. W każdym razie cieszę się bardzo i mam nadzieję, że to jednak jest tylko zwykłe przeziębienie, że ten ból gardła to za jakiś czas mi przejdzie, że nie stracę węchu i smaku, bo szczerze nie wiem, jak to jest nie mieć węchu i smaku, bo nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego. No i oby do tego nie doszło. Także kochani, ja Wam życzę bardzo, bardzo dużo zdrówka. Trzymajcie się. Jak widzicie, jestem przykładem takim, że można mieć styczność z osobami, które chorują, a jednak samemu się nie zarazić. Także no nie wiem, jak to nazwać, nazwijcie to jakoś po swojemu. W każdym bądź razie, no dla mnie jest to niesamowite. Jeżeli to jest naprawdę moja odporność, to dziękuję za nią. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. No i żeby nie było, pokażę Wam test. Jest jedna kreska, tylko o, jakoś tak. Tu jest C, tu jest T, nie? Żeby było wiadomo. Nie wiem, dlaczego tak nie chce się. O, że tak. Jest jedna kreska na C. Tej drugiej w ogóle nie ma, nie jest nawet jaśniutka, także cieszę się bardzo. Pa, pa!